Samorządowcy, specjaliści, naukowcy i przedstawiciele biznesu rozmawiali o potencjale Słupska dla przedsiębiorców, wyliczali atuty miast średniej wielkości i zastanawiali się, jak sprawić, by młodzi ludzie zostali w swoich rodzinnych miastach, a jeśli wyjechali do aglomeracji, jak zachęcić ich do powrotu. Ja się nie dziwię młodym ludziom, że chcą pojechać i studiować, tak jak ja na przykład na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast naszym dużym wyzwaniem władz tworzącego tu się biznesu jest to, żeby pokazać, jakie korzyści są z tego, że do tego Słupska przykładowo wrócę. Że na przykład będę mieć pod domem publiczne przedszkole, że będę mieć ofertę zdrowotną, że będę mieć dodatkowy pakiet zajęć pozalekcyjnych dla swoich dzieci. I Słupsk od dłuższego czasu stawia też i mówi o tym, że jesteśmy miastem bliskim. Bliskim dla rodzin, bliskim dla osób, które chcą mieć usługi pod ręką, o tak to kolokwialnie nazwę. Natomiast trudno zapobiec temu, żeby młody człowiek jednak chciał zobaczyć kawałek większego miasta czy nawet świata, ze względu chociażby na wybór uczelni. W Słupsku mamy jedną uczelnię, ale też bardzo mnie to cieszy, która cały czas szuka nowych kierunków, bardzo dobrze funkcjonujące chociażby prawo i administracja. Więc idziemy w tym kierunku, żeby albo ściągać tych, którzy wykształcili się w większych ośrodkach i posmakowali trochę życia w większym ośrodku, ale myślę, że pandemia bardzo wiele zrobiła na rzecz właśnie mniejszych miast, bo okazało się, że każdy chce móc mieć swój kawałek zieleni, ciszę, spokój, bezpieczne miejsce i móc dalej pracować. I pandemia pokazała, i ja osobiście co najmniej znam kilka osób, które w trakcie pandemii wybrały miasto, gdzie jest czyste powietrze, gdzie jest bliskość usług, gdzie nie ma tego przysłowiowego pędu, a nadal poprzez wirtualną przestrzeń mogę wykonywać swoją pracę. Zmusi nas sytuacja do tego, zobaczmy jaka jest sytuacja w edukacji wśród nauczycieli, że za chwilę będziemy musieli przechodzić też na inne formy pracy, nie tylko stacjonarnej, takiej, że codziennie spotykamy się w biurze czy w szkole. I to będzie służyło temu, będzie wspierało powroty do mniejszych miast. Także ja optymistycznie na to patrzę. Nie jesteśmy w stanie konkurować z metropolią. To są dwa różne charaktery miast, ale w każdym z tych miast na pewno można znaleźć swoje miejsce. Zależy kto, co będzie wybierał. I znów wrócę do swojego przykładu, że kiedy ma się 20 kilka lat, to ważne, żeby mieć wybór restauracji, knajp, rozrywki. Natomiast w wieku 30 plus, kiedy pojawiają się szczególnie małe dzieci, ważne jest, żeby mieć dostęp do wszelkiego rodzaju usług publicznych, które są pod nosem niejako. Także ja wierzę w to, że mniejsze miasta i tak jak mówię, badania na to wskazują, będą stawały się coraz bardziej atrakcyjne. To już się zaczęło dziać w Słupsku, że uczniowie ostatnich klas naszych szkół, szczególnie technicznych, już są zapraszani do współpracy przez nasze lokalne firmy i nawet jeżeli decydują się na studia poza Słupskiem, to firmy bardzo często namawiają, żeby były to studia nie dzienne, tylko żeby to były studia zaoczne, które pracodawca nawet opłaci, oby ta osoba została w Słupsku. Także wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, że ten trend może nie to, że zupełnie się odwróci, ale takie miasta jak Słupsk zaczną być jeszcze bardziej atrakcyjne ze względu na jakość usług, czyste powietrze, przyjazność w takim codziennym życiu. Po pierwsze dostrzegam w tej chwili silniejsze zainteresowanie inwestorów europejskich, światowych, mniejszymi środowiskami niż obszary metropolitalne. Wynika to oczywiście też z dość wysokich kosztów wynajmu, czy też zakupu gruntów. Po drugie, mniejsze miasta, które są lepiej skomunikowane, a rozumiem, że już niedługo
Słupsk i ziemia słupska będą zdecydowanie lepiej skomunikowane niż dziś. Nie będą stanowić bariery w przemieszczaniu się na przykład w kierunku dużego lotniska, który ma połączenie z wieloma destynacjami europejskimi, bądź do centrów dużych miast, w których jest bogatsza oferta kulturalna i rozrywkowa. Po trzecie, poziom edukacji na poziomie średnich szkół bądź szkół podstawowych nie odstępuje od tych, które oferują organy prowadzące w dużych miastach, co oznacza, że pracownicy osiadający tutaj ze swoimi rodzinami mogą skierować również na naukę, również języków w językach obcych, również w takich środowiskach, jakim jest Słupsk. Ponadto Słupsk z całą pewnością wygrywa w takich elementach, które stają się w tej chwili, zwłaszcza dla młodych pokoleń, ogromnym walorem, jakim jest czyste powietrze atmosferyczne, jakim jest dostęp do bardzo atrakcyjnych obszarów pod względem przyrodniczym bądź kulturowym. Niewątpliwie Słupsk ma tutaj ogromną ilość walorów, daleko większych niż każda metropolia w Polsce. Oczywiście ma też dysfunkcje. Te dysfunkcje polegają choćby na tym, że nie mamy tutaj dostępu do dużej ilości kadry wykształconej na uczelniach wyższych, bo różne pokolenia w ostatnim czasie kończące szkołę średnią uciekali ze Słupska, czy uciekały ze Słupska i kształcili się w różnych innych środowiskach. Ale po kilku latach mogą wracać tutaj, jeśli pojawią się tutaj konkretne firmy, choćby takie jak Apator dla przykładu. Praca online na pewno jest niezwykle ważnym argumentem. To pandemia nas nauczyła, że podczas tych ostatnich dwóch lat wielu pracowników zaczęło korzystać z usług świadczonych drogą online i nie ma żadnych problemów, żeby mieszkać tutaj i świadczyć pracę dla największych firm światowych, dla największych koncernów. Co zresztą widzimy to zjawisko również w Trójmieście, kiedy niektóre firmy zaczynają zmniejszać swoje powierzchnie już wynajęte, bo takich nie ma potrzeb w istocie, skoro można wykonywać pracę online. Słupsk w tym momencie może zdobyć, przedstawiając te atrakcje, zdobyć niemałą ilość inwestorów, którzy zdecydują się lokować tutaj. To nie może być jakieś zaklęcie, które będzie degradować miasta tej wielkości jak Słupsk. To właśnie wręcz odwrotnie. My musimy dać nadzieję tej młodzieży, która kończy szkoły średnie tutaj w Słupsku i chce się kształcić na poziomie technicznym, zwłaszcza na poziomie technicznym w innych częściach Polski. W Gdańsku, czy też nawet w pobliskim Koszalinie, albo Poznaniu, czy Bydgoszczy, albo Warszawie. Trzeba dzisiaj pokazać, że perspektywa pracy, dobrej pracy tutaj na miejscu nie będzie ograniczać wyboru i ta młodzież nie będzie musiała się przenosić stąd. A zwłaszcza praca online będzie umożliwiać, bardzo prawdopodobne będzie umożliwiać, żeby tutaj właśnie zostać. Tu w miejscu swojego urodzenia, w miejscu swojego zamieszkania, nie wymagające w istocie konieczności przenoszenia się w inne miejsce, gdzie znajduje się siedziba firmy. We'll be right back.